Hej, ten odcinek kręcę w kapturze, żeby on się odróżnił od być może poprzedniego, w którym mam tą samą bluzę. Dlatego, że chcę Ci powiedzieć o jednej rzeczy, o którą chcę Cię poprosić, żebyś ją zastosował w 2018 roku. Kręcę ten materiał kilka dni przed końcem roku 2017, ale on, myślę, będzie do zastosowania w każdym następnym roku albo rozpoczęciu jakiegoś okresu, który możesz wziąć pod uwagę, jeżeli będziesz chciał coś zmieniać. Otóż, jedna rzecz, o którą chcę Cię prosić w 2018 roku, jeżeli słuchasz moich materiałów, czytasz moje materiały, interesujesz się sprzedażą, interesujesz się negocjacjami, obsługą klienta, wszystkim tym, co jest dla Ciebie ważne w zakresie wywierania wpływu, budowania wartości, budowania takiego dobrego wpływu na rzeczywistość wokół siebie w ramach właśnie sprzedaży. Jedna rzecz, o którą chcę Ciebie prosić. Przestań teoretyzować i zacznij działać. Nie przygotowuj się bez końca, nie zastanawiaj się bez końca, nie rozkminiaj wszystkiego, nie analizuj wszystkiego, nie rób case'ów teoretycznych. Zabierz się za to, żeby przynajmniej zrobić pierwszy krok w kierunku działania, w kierunku tego, żeby powiedzieć sobie: ok, nie wiem jeszcze wszystkiego, nie znam wszystkiego, ale chcę przetestować, sprawdzić, wdrożyć, zobaczyć, a może Hartman ma rację, a może Hartman się myli, a może wymyślę coś innego. To będzie dla mnie najpiękniejsza rzecz, którą możesz zrobić w 2018 roku albo za każdym razem, kiedy potrzebujesz świeżej inspiracji. Przestań rozkminiać wszystko, przestań rozdzielać włos na czworo, przestań szukać dodatkowych informacji. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Dzisiaj, bardziej niż w jakiejkolwiek innej epoce, masz wszystko, czego potrzebujesz. Odważnie, do przodu, z rozmysłem, z celami, z dynamiką, ze zmasowanym działaniem. Zrób jedną rzecz. Przestań teoretyzować, zacznij konkretnie działać, a potem wyciągnij wnioski z efektów. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. To były moje 2 minuty. Zacznij działać. Odłóż telefon. Zacznij działać. Będzie dobrze.